plan za walentynki? Dzisiaj? No, szczerze mówiąc, nie mam planów sprecyzowanych na dzisiejszy dzień. A ogólnie jak to było w latach ubiegłych? Ubiegłych? A to różnie bywało. Romantyczna kolacja? No, ja wiem, coś może w takim innym stylu. To znaczy? To znaczy, no nie wiem, wyjście do kina, coś takiego. A walentynki to ja już spędziłem ogólnie, tylko robię tego prezent tego dla, w imieniu kolegów. Bo są teraz we Francji, nie mają jak dać i jestem jakoś kurier, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o pana dziewczynę? Ma pan dziewczynę? Tak, mam. To ja już spędziłem walentynki. W jaki sposób? Spędziliśmy to w domu po prostu. Że zrobiłem prezent, kupiłem kwiaty, żeśmy miło sobie razem w domu posiedzieli. A w latach ubiegłych? Ubiegłych to też robiłem walentynki, zaprosiłem dziewczynę na pizzę, wręczyłem kwiaty, kupiłem prezent. I było fajnie i miło. Walentynki, no. Wracamy z występu. Idziemy do kina na 17:30. A my jest idziemy, ja idę na tańce. Spędzamy razem walentynki. Tak. Tak. A jakie macie plany? Razem. Zjemy razem kolację i myślę, że pójdziemy do kina. Idziemy właśnie po ogórki. Jak pani spędza walentynki? Znaczy jestem sama, także dla mnie to jest nic ciekawego. A w latach ubiegłych jak to wyglądało? No znaczy no też raczej tak. Także jestem w tym dniu samotna, także no. A w ogóle co pani myśli o tym święcie? To znaczy, bardzo mi się podobało, jako, no po prostu bardzo mi się podobało jako święto, po prostu ci młodzi obchodzą, ci starsi po prostu, którzy się kochają całe życie, po prostu bardzo ładnie jest. Bardzo mi się podoba, tak, tak. To znaczy, to powinno być kontynuowane to święto, także bardzo mi się podoba. Jak spędzacie walentynki? No właśnie skończyłam je spędzać, bo mój chłopak odjechał. Ja spędzam walentynki samotnie dzisiaj. Jak spędzacie walentynki? No, razem. Jakie plany? Na razie bez planu. Na razie bez planu. Na wspólnym, spędzonym czasie. A jak on będzie wyglądał? We dwoje. Co? Coś więcej? Jakieś szczegóły? Czy to niespodzianka będzie? Niespodzianka. Jak pan spędza walentynki? Z dziewczyną, jak zwykle. W jaki sposób? No, posiedzimy pewnie przy jakimś filmie. Kolacja, kwiaty? Być może, prawdopodobnie. Jak pani spędza walentynki? Zwyczajnie, tak jak zawsze. A co w ogóle pani myśli o tym święcie? No może być, dla mnie to może być to święto. Dzisiaj walentynek nie spędzam, przełożone są na piątek. Jak to będzie wyglądało? Na pewno jakaś kolacja, zobaczymy jeszcze. Jak pani spędza walentynki? Normalnie, nic szczególnego. Zwykły dzień dla mnie. A w ubiegłych latach też tak było? Raczej tak, nie przypominam sobie, żeby było inaczej. A co w ogóle pani sądzi o tym święcie? No jest, bo jest chyba troszeczkę moda z zachodu, także narzucona. No niektórym to się podoba. Mówię, dla mnie zwykły dzień, nic szczególnego. A ja, jak to powiedzieć, w domu. W domu sama, bez nikogo niestety, tym razem. A w ubiegłych latach jak to wyglądało? No też jakoś nie było zbyt... Jak to powiedzieć? Jakoś mi teraz nie wiem. Nie było jakoś tak oryginalnie. Po prostu tak zwyczajnie. Po cichu, spokojnie. A jak się pani marzy spędzenie takiego dnia? Nie mam pojęcia. Nie mam jakiegoś czegoś takiego. Nie wiem. Podoba się pani to święto? Znaczy, no dla takich zakochanych to bardzo, bardzo fajna rzecz. Można spędzić razem, ale jak ktoś jest samotny, to raczej tak nie obchodzi go to zbytnio. Jak panie spędzają walentynki? No, wie pani, po 42 latach to jak można spędzać, ale miło. Jak pan spędza walentynki? Jak pan spędza walentynki? Może się z kimś umówię. Może. Może, jeszcze może się przydarzyć taka okazja. Jeszcze nie, aczkolwiek może poproszę jakąś koleżankę. A w latach ubiegłych jak to było? W latach ubiegłych zazwyczaj zapraszałem koleżankę do kawiarni. Z żoną najprawdopodobniej, no i z dzieckiem. Trzeba to jakoś uczcić, w końcu to jest jedyny dzień wyjątkowy w roku, który trzeba jakoś wyświętować, prawda? Kupić żonie jakiś drobiazg, żeby pamiętała, że jestem, że kocham, że pamiętam. No i w gronie rodzinnym, z udziałem, tak jak powiedziałem, córeczki. Myślę, że jakoś uczcimy to. Wieczorem, oczywiście, o ile ona wróci z pracy w miarę wcześnie. Ja w tej chwili idę właśnie, poczynię jakieś drobne zakupy. Pewnie jakaś lampka wina, ładny film, romantyczny. Posiedzimy,
No i następny dzień, następna rzeczywistość. Praca, dom, rodzina. Myślę, że tyle. No i do następnego roku, a następny rok zobaczymy. No. Coś pewnie znowu przyniesie miłego, fajnego. Jak pan spędza walentynki? No na razie z wnuczką i z babcią. W domu. Ale wieczór jak będzie wyglądał? Kolacja romantyczna, świece? Tego nie wiem, idę po kwiatki na razie. Jak pani spędza walentynki? Normalnie. Dzień jak co dzień? Tak, dzień jak co dzień. A w ubiegłych latach jak to było? Też tak samo, my nie obchodzimy tego święta po prostu. A jak pani spędza walentynki? No z mężem w domu. Romantyczna kolacja, świece? Romantyczna kolacja i świecach. Prezenty? Prezenty to nie bardzo, ale jakieś słodkości to tak. Wspaniale. To znaczy? No teraz się spieszę do pracy. Czyli w pracy pan spędzi cały wieczór? Nie. Ja tylko na godzinę, bo jestem palaczem, muszę tam piec za tego i z powrotem wracam do żony na walentynki. A jak będzie wyglądał ten wieczór? Wspaniały. Przy świecach szykuje żona i przy dobrym winie. Bardzo miło. To znaczy? Bardzo miło. Romantyczne kolacja, świece, prezenty? No nie wiem, naprawdę, nie wiem, jeszcze zobaczymy. A z kim pani spędza to? No z mężem i z dzieckiem. Jak? Na zakupach. Znaczy, nie z chłopakiem, na pewno. W latach ubiegłych? Słucham? W latach ubiegłych jak to było? No to było, że pojechałam do chłopaka, dostałam prezent. Miśka dostałam ładnego, ale teraz nie spędzamy razem, bo nie ma czasu. A jak pani spędza walentynki? Walentynki spędzam sama, jak to zwykle. Tylko w szkole tak. Karteczki dostajemy od znajomych. Tyle, jakoś. A co w ogóle pani myśli o tym święcie? No myślę, że dla zakochanych to bardzo dobre święto. Jak pani spędzają walentynki? Walentynki? Z chłopakiem. W domu. W jaki sposób? W domu. Będziemy robić sobie romantyczną kolację. Ja jestem sama, więc z kumpelą się spotkamy i przy piwku pewnie posiedzimy. Jak państwo spędzają walentynki? Normalnie, tak jak widać. Po zakupy. Oj, my nie spędzamy walentynki. Znaczy z mamą spędzamy walentynki. Tak nigdzie nie wychodzimy, nic nie robimy, siedzimy sobie razem. A w latach ubiegłych? W latach ubiegłych mama, co robisz? Tak samo, bo nasz tata jest za granicą, także mama jest z nami. A co w ogóle pani myśli o tym święcie? Oj, dla mnie to jest niepotrzebne takie, ja nie wiem. No amerykanizacja na pewno, ale przyjemne, jeśli ktoś ma coś świętować, no to na pewno bardzo, bardzo miło, że coś takiego istnieje, ale kto co lubi, wiadomo. Jak pani spędza walentynki? Jak widać, czekam na busa. A wieczorem? Wieczorem będę sama, czekam na męża, aż wróci weekend. Dopiero. A w latach ubiegłych jak to było? Różnie. Romantycznie? Zdecydowanie. Jak pan spędza walentynki? Ja? O, już w tym wieku to już tego. Ledwo się oddycha. A w ogóle w latach ubiegłych? A, w ubiegłych to się spędzało. W jaki sposób? Przy takiej eleganckiej kolacji. A później było łóżko i... Jak pan walentynki spędza? Ja nie spędzam. Dlaczego? A po co? Jak pan spędza walentynki? Nie wiem jeszcze. Może gdzieś pójdę do baru, do restauracji. A w latach ubiegłych? A to nie obchodziłem, bo nie miałem kobiet. A co w ogóle pan myśli o tym święcie? A ja wiem, no jak święto, zakochani, nie? Ja walentynki idę do lekarza. Jak pani spędza walentynki? Właśnie wracam ze szkoły i nie wiem, co będzie w domu. Ja walentynki w domu. Z córką i z mężem. A w latach ubiegłych? A w latach ubiegłych tak samo, więc nic nowego. Jak pan spędza walentynki? A z narzeczoną. Ale w jaki sposób? Romantyczna kolacja i później to co walentynki.